najważniejsze. Chęć porozumienia. Fatalny stan mieszkania, jaki otrzymała od zarządu budynków i lokali komunalnych kobieta, która czekała na lokal 10 lat i historia kobiet, które trafiły przed sąd, bo nie bały się powiedzieć głośno, że ich sąsiad znęca się nad zwierzętami. To tematy, które poruszymy w dzisiejszym wydaniu magazynu społeczno-interwencyjnego telewizji Pomerania, tylko ważne sprawy. Michał Kaczmarek, witam Państwa. Pani Anna Jańczak na mieszkanie socjalne czekała blisko 10 lat. Kobieta ma czwórkę dzieci, a jej życie nigdy nie było usłane różami. Kiedy otrzymała mieszkanie, wydawało się, że los się do niej uśmiechnął. Szczęście jednak nie trwało długo. Nieszczelne okna i grzyb na ścianach to tylko niektóre defekty lokalu. Kobieta zapowiada, że będzie walczyć o lepszy los dla swoich dzieci, a zarząd budynków i lokali komunalnych twierdzi, że za stan mieszkania odpowiedzialna jest sama lokatorka. Szczegóły w reportażu. Własne mieszkanie było dla pani Anny Jańczak i jej czwórki dzieci spełnieniem marzeń. Kobieta czekała na przydział lokalu ponad 10 lat. Niestety, jak to w życiu bywa, radość z posiadania własnego konta nie trwała zbyt długo. Po odbiorze okazało się, że lokal posiada wiele defektów, których nie powinno być, a normalne funkcjonowanie przez nie będzie mocno utrudnione. Zacznijmy od początku. Zanim tu się żeśmy wprowadzili, to po prostu żeśmy musieliśmy się doprosić o to, aby w ogóle nam zamontowano, bo tu nie było w ogóle gazu, żeby nam podłączono gaz w ogóle do tego mieszkania. Dlatego z tego właśnie tak długo nam się przeciągało przeprowadzenie się na to mieszkanie. Wody to oczywiście do tej pory nie ma ciepłej, w ogóle bez ciepłej wody, sama zimna. No i w sumie no to mieszkanie było... Jak było? Nie było, aż niby nie wyglądało tak właśnie najgorzej, dopóki nie zamieszkaliśmy i nie zaczęło wszystko wychodzić na wierzch. Każde kolejne odkrycie napawało kobietę coraz większym niepokojem. Nieszczelne, przeciekające podczas deszczu okna, problemy z ogrzewaniem i największy problem – grzyb na ścianach, który skutecznie był ukryty za meblami. Zaczęły dzieci mi non-stop kaszleć. Chodziłam do lekarki rodzinnej, okazywało się, że jest wszystko w porządku, że żadnych zapaleń nie mają. I to ją też właśnie zastanowiło, dlaczego u dzieci nic nie może wysłuchać, a dzieci cały czas kaszlą, jak były nie wiadomo jak chore. Zaczęła mi właśnie zadawać pytania, czy czasami tutaj nie mam wilgoci czy grzyba w domu, w mieszkaniu. No i po powrocie właśnie od niej zaczęłam oglądać to mieszkanie dokładnie za wszystkimi meblami, gdzie tylko było to możliwe. Jak się okazało, to dzieci właśnie spały, można powiedzieć, przy samym grzybie. Za dzieci łóżkiem, za łóżkiem chłopców po prostu była pleśń dosłownie na pół centymetra. Przebywanie w zadrzybionym lokalu jest dla zdrowia bardzo niebezpieczne. Grzyby mogą powodować bóle i zawroty głowy, nudności i zaburzenia układu pokarmowego, alergie, astmy, reumatyzm. Większość z nich wydziela substancje toksyczne i rakotwórcze. Mieszkanie więc w takim pomieszczeniu może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Pani Anna interweniowała u administratora budynku w zarządzie budynków i lokali komunalnych. Na początku prosiłam, kilkakrotnie pisałam podania, prosiłam, że skoro oni wiedzą, że nie jestem rodziną Peksmisji, żeby po prostu pomogli wymienili te okna, żeby dzieci mogły normalnie funkcjonować zimową porą, odrabiać lekcje. Bo odrabiając lekcje, można powiedzieć, chodziły i... Przepraszam. Chodziły i co chwilę upominał, że im zimno jest. Także koleżanka, jak do mnie przychodziła, to... Po prostu siedziała u mnie w kurtce, bo jej było zimno. I to nie są wymysły, bo ja nawet w swetrach dzieci kładłam, w dresach, w swetrach kładłam spać i sama się kładłam tak spać, bo było naprawdę zimno. Zbilt zaproponował konkretny termin remontu. Uwaga, rok 2018, czyli za 6 lat. To jest data wymian okien. W tym roku planują wymianę okien, dlatego że jest ponoć kolejka. W tym roku dopiero planują wymianę w tym mieszkaniu okien. 2018, 2019, w tych latach. Bo wcześniej nie dadzą rady. Bo to jest po prostu, są kpiny moim zdaniem. W jaki sposób w ogóle ludzi traktują. Zanim oni wymienią to, dzieci, można powiedzieć, dzieci się pomału będą wyprowadzać z tego mieszkania ode mnie.
Pani Anna usłyszała od administratorów, że może poczekać na kolejne mieszkanie. Ile? Kolejne kilka lat. W tym czasie może mieszkać w lokalu zastępczym albo ośrodku. Kobieta więc zdecydowała zostać przy ulicy Parkowej. Historia życia pani Anny Jańczak to smutna historia. Kobieta wychowuje czwórkę dzieci. Kilkukrotnie znalazła się na życiowym zakręcie, jednak wyszła na prostą. Jedyne, o czym marzy, to zapewnienie komfortu życia swoim dzieciom. Na mieszkanie czekałam 10 lat prawie, można powiedzieć. Bo składałam podanie w 2001 roku, a dostałam w grudniu 2010 roku dopiero przydział na to mieszkanie, a wprowadziłam się, jakby nie patrzeć, w 2011, także no, prawie 10 lat czekałam na to mieszkanie. Moja sytuacja się pogorszyła, gdy wynajmowaliśmy na Malczewskiego mieszkanie i pani nas wygoniła. Właścicielka tego mieszkania nas wygoniła o 11 w nocy, można powiedzieć. Wygoniła nas z tego mieszkania. Nie mieliśmy się gdzie podziać. Wylądowaliśmy na ulicy. Tydzień czasu byłam u swoich rodziców. Po czym od rodziców przyjechałam, bo to 100 km od Szczecina. Dzieci przez ten czas nie chodziły do szkoły. Przyjechałam do Szczecina z powrotem i tak usiadłam na Placu Grunwaldzkim i zaczęłam płakać. Bo nie miałam gdzie się podziać. Przepraszam. I dostałam namiar na MOPR. Tak siedząc na Placu Grunwaldzkim dostałam namiary na MOPR, którzy pomagają w rodzinach w kryzysowych sytuacjach. Zadzwoniłam do tego MOPR-u i przez miesiąc czasu mieszkałam to przy Placu Grunwaldzkim właśnie, sama z dziećmi. O szczegóły historii lokalu przy ulicy Parkowej zapytaliśmy zarząd budynków i lokali komunalnych. Według rzecznika ZBiLK każde mieszkanie oddawane do użytku musi znajdować się w stanie dobrym, a skoro pozostawiono stolarkę okienną w lokalu, oznacza to, że musiała się ona jeszcze nadawać do eksploatacji. Każdy lokal przekazywany przez gminę najemcom jest oddawany w stanie wyremontowanym, to znaczy są zrobione podłogi, odmalowane jest mieszkanie, jest nowa armatura łazienkowa. Także taki lokal bez odnowienia nie jest, no, zgodnie z prawem, nie jest przekazywany najemcy. Jeżeli tam nie były okna wymienione, to znaczy, że ktoś uznał, że takie okna jeszcze mogą spełniać swoją rolę. Zakres prac oczywiście ustalają eksperci z BILK-u, inspektorzy budowlani, którzy przed każdym remontem wchodzą do mieszkania, sprawdzają, co wymaga naprawy, co wymaga remontu. Na tej podstawie jest kosztorys przygotowywany i później zgodnie z tym kosztorysem i wykazem prac jest realizowany remont. Eksperci, inspektorzy uznali, że mieszkanie, które przekazano pani Annie i jej rodzinie, jest miejscem dobrym do zamieszkania, mimo grzyba na ścianie i rozpadającej się stolarki okiennej. Jak rzecznik z BILK tłumaczy obecność grzyba na ścianie mieszkania? Złym eksploatowaniem budynku. W mieszkaniu przy ulicy Parkowej przeprowadzono kontrolę, która takie właśnie wysnuła wnioski. Inspektorzy nadzoru wykluczyli ewentualność istnienia takiego zagrzybienia, które byłoby konsekwencją złego stanu technicznego budynku. Także tutaj skłaniamy się ku opinii, że grzyb w tym mieszkaniu powstał w wyniku złej eksploatacji lokalu i to jest bardzo częsty przypadek. W zasadzie no, w większości wypadków, kiedy mamy do czynienia w lokalu z zagrzybieniem, to pierwsze, co to jest kwestia do wykluczenia, to jest rodzaj, sposób eksploatacji. To znaczy, jeżeli lokal jest niedogrzany bądź niedostatecznie dogrzany, jeżeli są elementy, które są niewietrzone, bądź też na przykład, nie wiem, ściana jest zasłonięta, jakaś ściana szczytowa jest zasłonięta jakimś elementem wystroju wnętrza lokalu, który uniemożliwia wietrzenie, no to tam się może pojawić, oczywiście może, nie musi pojawić zagrzybienie.
Co gorsza, jak na warunki szczecińskie, 6-letni okres oczekiwania na remont nie jest czasem długim. To jest wręcz, powiedziałbym, może to zabrzmi trochę paradoksalnie, ale to jest, nie jest odległy termin w porównaniu z tymi terminami, które są obecnie wyznaczane, dlatego że no, średnio na wymianę stolarki okiennej w zasobach z Bilku czeka się około 5-6 lat. Także tutaj w tym wypadku tak niestety jest, no wynika to oczywiście z budżetu z Bilku. Powody są proste. Lokatorzy nie płacą czynszu, nie ma więc wolnych środków. Pani Annie prawdopodobnie nie pozostaje nic innego, jak czekać na remont, ratując się rozwiązaniami tymczasowymi, jak regularne usuwanie zadrzybienia. Standard mieszkań znajdujących się w zasobach gminy, na które ludzie czekają wiele lat, jak widać, pozostawia wiele do życzenia. Powiedzieć o tej sprawie, że jest skomplikowana, to za mało. Trzy kobiety pomagające na co dzień zwierzętom od kilku miesięcy stają przed sądem oskarżane o publiczne pomówienie. Stało się tak po tym, jak zdecydowały się interweniować, gdy odkryły, że ich sąsiad znęca się nad kotami. Pani Teresa Piątkiewicz jest od wielu lat prezesem zwierzęcego telefonu zaufania. W swoim życiu pomogła kilkuset kotom. Sytuacja, w jakiej się znalazła, jest dla niej wyjątkowo przykra. Kolejne rozprawy sądowe już wkrótce. Co może nas spotkać za dobro i poświęcenie, z jakim oddajemy się pomocy innym? Często wdzięczność i podziękowanie, ale czasami możemy się gorzko rozczarować. Bohaterki naszego reportażu, działaczka społeczna Teresa Piątkiewicz oraz pani Czesława Szymaniak i jej córka Małgorzata od kilku miesięcy prowadzą batalie sądowe z pewnym mężczyzną. Wszystko rozpoczęło się, gdy pani Czesława zauważyła, jak jej sąsiad znęca się nad kotem, który znalazł się na jego podwórku. Kobiety są mocno zaangażowane w pomoc zwierzętom. Od kilku lat mamy na posesji kilka kotów, które sobie tutaj spokojnie biegają, żyją, wyłapują różnego rodzaju gryzonie. No ale od kilku lat one były sukcesywnie mordowane, zabijane, pobite, wracały do domu albo w ogóle nie wracały. W listopadzie 2010 roku jedna z kobiet była świadkiem, jak sąsiad bije kijem kota. Kobieta nie mogła patrzeć, jak brutalny mężczyzna znęca się nad bezbronnym stworzeniem. Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że pani Czesława już kilkukrotnie zauważyła, że koty błąkające się po okolicy znikają w dziwnych okolicznościach. Ten kot był pobity mocno, nogę miał pobitą. Później we Wszystkich Świętych wyjeżdżamy na cmentarz, idę po kwiatki. I widzę, jak jest bity kot. Bury jakieś, było tych kotów, tu jest bardzo dużo, różne i bure, i czarne, bo ja je dokarmiam. Przed wyjazdem na Wszystkich Świętych, na cmentarz, moje koty wszystkie były w domu. Tylko te przybłędy zostały na podwórku. Patrzymy się po podwórku, a on leży pod tujami. Bierzemy go, on prawie 4,5 miesiąca nie chodził, bo miał pękniętą miednicę i do tej pory jest kaleką. I zaraz 2 listopada pojechałyśmy do lekarza z tym kotem. Kobiety postanowiły interweniować. Skontaktowały się z Fundacją Zwierzęcy Telefon Zaufania i panią Teresą Piątkiewicz, znaną w Szczecinie działaczką walczącą o prawa zwierząt, szczególnie kotów. Matka i córka zostały zaproszone na konferencję do Domu Kultury Słowianin. Pojawiło się zgłoszenie z tego z Kolwina właśnie, że tam jest sytuacja taka, że oni są świadkowie nawet, więc myśmy nie wiedzieli, co zrobić, bo to z dnia na dzień te koty były zabijane, dosłownie z dnia na dzień. Ja zaprosiłam te panie na konferencję tą prasową do tego Słowianina, bo tam się ona odbywała i powiedziałam, porozmawiajcie z dziennikarzami. Może dziennikarze napiszą, może to powstrzyma sprawcę od mordowania tych kotów, katowania, bicia. Tam w ciągu 2 lat 20 kotów zniknęło. Ja już się w tej chwili podniecam, bo tak mnie to poruszyło, tak strasznie mnie to poruszyło. Tym bardziej czuję się ogromnie dotknięta tą całą sytuacją teraz, tą sądową. Nagłośnienie sprawy przez lokalne media spowodowało odzew. Zwierzęta przestały ginąć, ale to nie jedyna reakcja. Mężczyzna, który miał znęcać się nad zwierzętami, poczuł się dotknięty oskarżeniami kobiet. Prokuratura nie znalazła znamion przestępstwa w tym zdarzeniu i umorzyła sprawę. Wtedy sprawca szybko podał do sądu. Oczywiście te panie, które poniosły koszty leczenia tych kotów, które ratowały je, które no tam mieszkają i mnie. Podał nas za pomówienia,
że on tych kotów, że on kotów nie był, że to jest nieprawda, że z pracy go chcieli nawet zwolnić, bo się go wszyscy tutaj znają, że to o niego chodzi. On się bał na ulicę wyjść. Bać to ja się jego boję, bo to jest taki, jak to można powiedzieć, arogancki pan. Wszyscy jego się wokół sąsiedzi boją. Tak rozpoczęła się wielomiesięczna batalia sądowa między mężczyzną, który miał znęcać się nad zwierzętami, co widziała jedna z oskarżonych pań, i kobietami, dla których dobro zwierząt jest sprawą bardzo ważną. W toku spraw doszło do wielu podejrzanych wydarzeń. W domu pani Małgorzaty doszło do kilku włamań. Pod jej adresem z ust nieznajomych często padały obraźliwe wezwiska. Kobieta podejrzewa, że mogło to nastąpić z inspiracji sąsiada. Od listopada 2010 roku światło dzienne ujrzały sprawa kotów, sprawa klatek pułapek, jakie były na te koty zakładane. Te klatki pułapki zginęły, ale dziwnym zbiegiem okoliczności ja sama zaczęłam na siebie pisać na przykład anonimy, donosy na własną firmę, na swoje własne nazwisko. Tylko osoba nie wiedziała, że ja mam w dokumentach pierwsze imię inne i używano drugiego imienia, które jest publicznie tutaj używane. Kilka włamań miałam przez okres miesiąca czasu. Wybite szyby, tak. Przez kilka miesięcy kobiety mieszkające na Stołczynie uratowały życie kilkudziesięciu pobitym kotom. Wszystkie były od razu opatrywane i zawożone do lekarza weterynarii Tomasza Sadłowskiego. Weterynarz potwierdza, że kobiety z dużym zaangażowaniem pomagały zwierzętom, a przywożone do niego koty były na pewno krzywdzone przez człowieka. Ta opinia potwierdza, że na dzielnicy Stołczyn zwierzętom działa się krzywda. Pani Małgorzata uważa, że ta sprawa w ogóle nie powinna znaleźć się na wokandzie sądowej. Nie powinno do tego dojść, do tej sprawy, bo w ogóle jesteśmy zaskoczone, że doszło do takiej sprawy, gdzie tyle było dowodów i świadków na to, że konkretna osoba konkretnie nienawidzi kotów, konkretnie bije te koty i zabija. Tak samo twierdzą prawnicy kobiet. Adwokat Teresy Piątkiewicz Justyna Sobejko-Bojnarowicz uważa, że kobiety są niewinne, a do żadnego publicznego pomówienia, co jest im zarzucane, nie doszło. No, nasze stanowisko jest takie, że pani prezes Teresa Piątkiewicz jest niewinna. Nie pomówiła tej osoby o negatywne zachowanie. To, co jej się zarzuca, to, że nazwała tą osobę zwyrodnialcem. Faktem jest, że pani Teresa Piątkiewicz określiła się, odniosła się do pewnego do pewnych serii wydarzeń, które miały miejsce w Stołczynie w 2010 roku i określiła osobę, która, nie wskazując personelu tej osoby, która negatywnie zachowywała się w stosunku do kotów, zwyrodnialcem, mówiąc, że kary domagamy się dla zwyrodnialca, który katuje zwierzęta. Sprawa jest jednak poważna. Gdyby sąd przychylił się do wniosku rzekomo pomówionego mężczyzny, kobiety opiekujące się zwierzętami czekałaby surowa kara grzywny albo nawet pozbawienia wolności. Paniom grozi kara pozbawienia, nawet kara pozbawienia wolności. Tutaj sytuacja jest o tyle szczególna, że ponieważ nastąpiło to zniesławienie rzekome za pomocą środków masowego przekazu, kodeks karny przewiduje taką konstrukcję, że my musimy po pierwsze przeprowadzić dowód prawdy, broniąc się przed zarzutem zniesławienia, musimy przeprowadzić po pierwsze dowód prawdy, czyli że zarzuty stawiane danej osobie były prawdziwe, a druga rzecz, ponieważ przy pomocy środków masowego przekazu zostało to zrobione, musimy pokazać, że był to społecznie prawnie chroniony interes. I w przypadku pani Teresy niewątpliwie ma to miejsce, ponieważ pani Teresa wypowiadała się nie jako osoba fizyczna, prywatna, tylko jako prezes stowarzyszenia, które pomaga zwierzętom. Również Maciej Krzyżanowski, reprezentujący panią Małgorzatę Błażewicz i jej matkę, uważa, że sprawa nie powinna trafić na sądową wokandę. To, co dzieje się na sali sądowej, nazywa wprost cyrkiem i groteską. Nie wierzę, że kobiety, które na co dzień działają dla dobra społecznego, może za ich działalność spotkać jakakolwiek kara. Ta cała sprawa dotyczy moim zdaniem zarzutu absurdalnego, gdyż zarzut, który skonstruował oskarżyciel prywatny w swoim akcie oskarżenia, w żaden sposób nie odpowiada znamionom artykułu 212 kodeksu karnego. Niedopuszczalnym jest, żeby sąd zajmował się takimi sprawami, gdzie panie w sposób realizujący swoje uprawnienia zwierzęcego telefonu zaufania realizują pewną misję publiczną. To jest ich zadanie, które one wykonują statutowo, mają określone zadania i one powiadomiły prokuraturę, powiadomiły policję, powiadomiły inne instytucje o tym, że dzieje się krzywda zwierzętom. Do tego są powołane. To
to, co później zrobiono z tymi informacjami, to już nie jest sprawa, która leży po stronie pań. Treść wspomnianego artykułu 212 dotyczy zniesławienia. Jak ono jest definiowane przez kodeks karny? Zniesławienie, pomówienie, obmówienie, oszczerstwo. Występek polegający na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Zagrożony karą grzywny albo karą ograniczenia wolności na podstawie artykułu 212 paragrafu 1 kodeksu karnego. Sprawca podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku, jeżeli pomawia inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania. Będziemy w procesie dowodzić, że do czynu nie doszło. Nie doszło do pomówienia, nie doszło do zniesławienia. Panie są niewinne. Panie realizowały swoje zadania. To jak to robiły, to jest ocena sądu, pozostawiamy to ocenie sądu, natomiast nie, w żaden sposób nie ma wyczerpanych znamion z artykułu 212 kodeksu karnego. Pani Teresa Piątkiewicz prowadzi zwierzęcy telefon zaufania od kilkunastu lat. W tym czasie udało się jej i jej wolontariuszom pomóc setkom zwierząt. Została uhonorowana tytułem Szczecinianki Roku. Ostatnie przykre wydarzenia jednak przeżyła bardzo mocno. Jestem tym umęczona, bo to za długo wszystko trwa. Liczę na wyrozumiałość sądu, na to, że sąd jest sprawiedliwy, bo gdybyśmy nie wierzyli w sprawiedliwość sądów, to byśmy nie mieli po co w ogóle cokolwiek robić. Ja w nocy nie śpię, myślę o tym, jak mogło dojść do takiej sytuacji. Przecież ja jestem potrzebna w tym mieście, ja tu robię tyle rzeczy i ludzie o tym wiedzą. W Szczecinie wciąż dochodzi do sytuacji znęcania się nad zwierzętami. W programie Tylko Ważne Sprawy informowaliśmy Państwa wielokrotnie o sytuacji trucia kotów na Pomorzanach czy o dokuczaniu osobom dokarmiającym bezdomne zwierzęta. Z takimi postawami walczy na co dzień zwierzęcy telefon zaufania. Sygnałów, które do nas dochodzą, wynika, że są podwórka, gdzie osoby, które karmią koty, starają się je odpchnąć czy odrobaczyć, są szykanowane przez kogoś, kto na przykład nie życzy sobie. Tylko że ta osoba nie wie, że jeżeli ona będzie przeszkadzać, jeżeli będzie napastować, bo i takie przypadki były, że kijem przeganiali karmicielki, które tam przychodziły karmić koty, że jeżeli właśnie taka osoba pozwoli się na działanie takiej osobie, to po prostu zjedzą nas szczury w mieście. Pani Elżbieta Waszczeniuk prowadzi dom tymczasowy dla kotów, które czekają na adopcję. Odkąd jest wolontariuszem, pomogła kilkuset kotom. To są ogromne ilości. Ja mogę powiedzieć tylko, że przez mój dom, bo to jest dom tymczasowy dla kotów, absolutnie nie jestem kolekcjonerką żadnych kotów. Każdy kot, który jak gdyby trafi w moje ręce, jest leczony, jest odrobaczany, odchlewany i kiedy nadaje się już do adopcji, kiedy on już ochłonie, jest odkarmiony i wtedy szukam mu domu. To mogę powiedzieć, że przez mój dom przeszło kilkaset kotów. Bardzo zależy nam, żeby wszyscy mieszkańcy, wszyscy, w szczególności wspólnoty mieszkaniowe, pomogły kotom na swoich podwórkach, pomogły kotom wokół swoich domów, bo to są ich strażnicy, bo kot pracuje dla miasta, dla ludzi. Kot jest pracownikiem. Niestety w stoczni nie dostał odprawy. W stoczni jego praca nie została doceniona. Ludzie dostali odprawy, wyszli i koty zostały na pustym terenie, głodne, schorowane, rozmnażające się i ja się tym zajęłam. Nikt nie chciał w mieście. To bardzo przykra i skomplikowana sprawa. Kobiety pomagające na co dzień zwierzętom zasiadają na ławie oskarżonych za to, że odważyły się sprzeciwić znęcaniu nad kotami. Pozywa je człowiek, który nad tymi zwierzętami miał się znęcać. Czuje się obrażony i pomówiony, mimo że są świadkowie, że bił kota kijem. Trudno się w tym wszystkim doszukać logiki, a jeszcze trudniej doszukać się sprawiedliwości. Zostaje nam wierzyć, że sprawa znajdzie szczęśliwe zakończenie, a pani Teresa będzie mogła dalej pomagać zwierzętom, co robi z ogromnym zaangażowaniem i pasją. Podobnie jak wolontariusze i mieszkanki ulicy Stołczyńskiej. W tym wydaniu magazynu społeczno-interwencyjnego Telewizji Pomerania to już wszystko. Zapraszam do oglądania nas jak zwykle w środę o 19.30 i 23.30. Państwa propozycje tematów i interwencji prosimy przesyłać na adres m.kaczmarek@pomerania.tv. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.